Witam serdecznie, nazywam się Robert Łajka i zapraszam Państwa na tzw. rozpakowanie paczki. Dziś zajmiemy się zestawem monitorującym Tigo Cloud Connect Advanced. Zestaw ten zakupiłem na stronie kotły.com w cenie 756 zł razem z przesyłką. Na tą chwilę, czyli grudzień 2024, była to najniższa cena, jaką znalazłem w internecie. Przeciętna kwota, za którą można było kupić taki zestaw u innych sprzedawców, to około 900 zł. Tu muszę pochwalić sprzedawcę, że dorzuca takie dodatki, bo to bardzo miły gest. Swoją drogą, paczka też jest świetnie zapakowana. Przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Łukaszowi Kubicy z firmy ProSat za fachowe porady i przemiłą rozmowę. I jak już paczka jest rozpakowana, to zobaczmy, co jest w zestawie. Do tych papierów wrócimy nieco później, a pod pianką powinien być właściwy zestaw. No i oczywiście jest. Trzeba przyznać, że jest to całkiem fajnie zapakowane. I teraz zobaczmy, co jest w zestawie. Między innymi szyna DIN 35, na której możemy zamontować zarówno zasilacz, jak i moduł CCA. Tu mamy zasilacz 24V w standardowej obudowie, którą można zamontować w skrzynce z bezpiecznikami. To urządzenie to moduł CCA, czyli Cloud Connect Advanced, do którego podpinamy tab, zasilanie i służy do połączenia z internetem, co omówię w dalszej części. Natomiast ta skrzynka to tab, czyli Tigo Access Point, który również omówię później. W pudełku znajdziemy jeszcze antenę Wi-Fi i nic już więcej tutaj nie ma. Antena ta służy do zwiększenia zasięgu Wi-Fi w module CCA. I teraz omówmy sobie dokładniej poszczególne elementy. To jest, tak jak wspomniałem, moduł CCA, serce całego zestawu. Na bocznej ściance znajdują się złącza sieciowe oraz USB. Z tyłu mamy zaczep do przytwierdzenia na szynie DIN 35, a tutaj złącza anteny Wi-Fi. Z przodu są złącza zasilania, modułu TAP, RS485 i wyłącznika awaryjnego. Zasilacz ma oznaczenie HDR1524, co oznacza, że na wyjściu ma 15 W mocy oraz 24 V napięcia. I tu taka uwaga, jeśli używamy do dwóch skrzynek TAP, to wystarczy zasilacz pracujący w zakresie 12-24 V, ale już powyżej 3 musi być zasilacz 24 V. Ten model możemy zamontować na standardowej szynie DIN 35, która znajduje się w każdej typowej rozdzielnicy lub, jak już o tym wspominam, na szynie dołączonej do zestawu. Ta puszka to TAP. Jest to skrót od Tigo Access Point, czyli moduł radiowy, który należy połączyć przewodem czterożyłowym z CCA, a sam TAP łączy się bezprzewodowo z optymalizatorami firmy Tigo, m.in. z popularnym modelem Tigo TS4. Jeden tab może komunikować się z 300 optymalizatorami. Do złącza po lewej stronie podpinamy moduł CCA, a po prawej kolejne puszki tab, jeśli jest potrzeba monitorowania większej liczby optymalizatorów. Z instrukcji wynika, że jeden moduł CCA może komunikować się maksymalnie z 7 puszkami tab i można do niego podpiąć do 900 optymalizatorów, co na pewno będzie pomocne na farmach fotowoltaicznych. Ta blacha służy do zamocowania puszki tab bezpośrednio do modułu fotowoltaicznego. I jeszcze taka uwaga do TAP, w złączu po prawej stronie znajduje się rezystor, jeśli używamy jednej puszki, zostawiamy go, natomiast jeśli podpinamy dodatkowe puszki, to go usuwamy. Jak wcześniej wspomniałem, do tego złącza możemy podpiąć antenę, aby zwiększyć zasięg Wi-Fi w module CCA. I jeszcze przy okazji, maksymalna odległość puszki TAP od pierwszego optymalizatora nie może przekraczać 10 metrów. To samo dotyczy odległości między kolejnymi optymalizatorami, aby była zapewniona poprawna komunikacja między nimi. Zobaczmy jeszcze na papiery. Tu jest informacja o tym, że system jest wyposażony w funkcję Rapid Shutdown, która
która jest funkcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tu mamy naklejkę z logo Tigo. W skrócie, dzięki funkcji Rapid Shutdown w razie zagrożenia optymalizatory odcinają napięcie na panelach, tym samym obniżając ryzyko powstania łuku elektrycznego, który mógłby spowodować pożar. Jednak aby ta funkcja zadziałała, muszą być spełnione pewne warunki, a jako że nie jest to tematem tego filmu, nie będę tego rozwijał. Tu jest informacja, gdzie powinniśmy przykleić tą małą naklejkę z logo Tigo. Oraz instrukcja montażu całego zestawu. Ostatnia uwaga, moduł CCA nie może mieć kontaktu z wilgocią, więc należy go zamontować w takim miejscu, aby nie był na to narażony. Natomiast puszka TAP jest teoretycznie wodoszczelna, chociaż ja i tak bym na to uważał. A w związku z tym, że mamy aż 10 metrów zasięgu radiowego do najbliższego optymalizatora, umieściłbym ją w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i mocnym nasłonecznieniem. Na koniec proszę Państwa o subskrypcję i ewentualny komentarz pod filmem. Thank you.